Europejska od kilku lat boryka się z szeregiem kryzysów i jednym z tych kryzysów, który najmocniej wpływa na charakter Unii Europejskiej i wzbudza największe kontrowersje w ostatnich latach, jest kryzys migracyjny. Oprócz kryzysu migracyjnego w ostatnich latach Unia Europejska musiała również stawić czoło kryzysowi strefy euro, związanemu z kryzysem ogólnoświatowym, gospodarczym, a także kolejny kryzys, który wynika z tych dwóch wcześniej wymienionych kryzysów, czyli migracyjnego i strefy euro, to jest bardzo poważny kryzys tożsamości Unii Europejskiej. Wszystkie te kryzysy są tematem, który jest analizowany w ramach grantu Jean Monnet Chair dla pana profesora Janusza Węca, realizowanego w ramach Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi. A kryzys migracyjny, który rozpoczął się po arabskiej wiośnie, miał swoją kulminację w 2015 roku i od tego momentu w zasadzie możemy mówić o kryzysie. Wcześniej była to sytuacja, z którą Unia Europejska wielokrotnie wcześniej już miała miejsce, dlatego że Unia Europejska, czy generalnie Europa, jest miejscem, które przyciąga osoby z całego świata szukające bezpiecznego schronienia, czy też lepszego życia. A w związku z tym, co takiego wydarzyło się w 2015 roku? W 2015 roku doszło do niespotykanej do tej pory migracji, a w 2015 roku w Unii Europejskiej złożonych zostało ponad 1 300 000 wniosków o udzielenie schronienia, o udzielenie azylu. I kluczowy tutaj był miesiąc październik, kiedy tych wniosków było złożonych 216 000. A co spowodowało taką dużą skalę tych wniosków? A przyczyn może być kilka. Przede wszystkim wymieniona już wcześniej przeze mnie arabska wiosna, która spowodowała, że migranci z terenów Afryki Północnej, a także później Bliskiego Wschodu, Syrii ogarniętej wojną, zaczęli szukać schronienia w Unii Europejskiej. Jak zareagowała Unia Europejska na tę sytuację kryzysową? A Unia Europejska zgodnie z traktatami, z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinna prowadzić wspólną politykę migracyjną i wspólną politykę azylową. A jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiedzenie na pytanie, czym różni się polityka migracyjna od polityki azylowej. Te dwa pojęcia są bardzo często mylone w debacie publicznej i często są stosowane wymiennie i to jest jeden z poważniejszych błędów z tego względu, że polityka imigracyjna jest polityką szerszą. Migrantem jest każda osoba, która przybywa na terytorium Unii Europejskiej, natomiast nie każdy migrant może ubiegać się o status uchodźcy. O status uchodźcy mogą ubiegać się osoby, które w kraju swojego pochodzenia, czy też w miejscu swojego przebywania są narażone na niebezpieczeństwo, utraty zdrowia bądź życia, grożą im prześladowania, a te kwestie szczegółowo regulują również dokumenty prawa międzynarodowego publicznego, w tym konwencja genewska z 1951 roku wraz z protokołem nowojorskim z 1967 roku. A zatem w Unii Europejskiej z czym mamy do czynienia? Z kryzysem migracyjnym czy z kryzysem uchodźczym? Do tej pory państwa członkowskie Unii Europejskiej nie są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. A można tutaj posiłkować się traktatami, traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który w artykule 78, 79 i 80 dotyka tych kwestii. Artykuł 78 poświęcony jest bezpośrednio polityce azylowej. Ustęp pierwszy tego artykułu stanowi, że Unia rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, ochrony uzupełniającej i tymczasowej ochrony. Dalej ten artykuł stanowi, że Unia Europejska powinna przestrzegać w tym zakresie regulacji międzynarodowych wymienionych przeze mnie już wcześniej dokumentów, czyli Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego z 1967 roku. Natomiast jeżeli chodzi o politykę migracyjną, ta regulowana jest przez artykuł 79, który stanowi, że Unia rozwija wspólną politykę imigracyjną mającą na celu zapewnienie na każdym etapie skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich przebywających legalnie w państwach członkowskich, a także zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz wzmocnione ich zwalczanie. A kwestią bardzo kontrowersyjną w debacie na temat kryzysu, z którym boryka się Unia Europejska od 2015 roku, jest właśnie rozróżnienie
migrantów zarobkowych od osób, którym przysługuje ochrona międzynarodowa, czyli od uchodźców. A jeżeli chodzi o kwestie związane stricte z polityką azylową, to tutaj warto zwrócić jeszcze uwagę na artykuł 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dlatego że ten właśnie artykuł wzbudza duże kontrowersje pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Artykuł 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że Unia Europejska powinna realizować politykę azylową zgodnie z zasadą solidarności i solidarnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności finansowej za tę właśnie politykę. A warto zwrócić również uwagę na postanowienia artykułu 78 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustępu 3, który stanowi, że w przypadku, gdy jedno lub więcej państw członkowskich znajdzie się w nadzwyczajnej sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich, Rada na wniosek Komisji może przyjąć środki tymczasowe na korzyść zainteresowanego państwa lub państw członkowskich. I teraz, jeżeli chodzi o te przepisy i przełożenie ich na praktykę i to, co się działo od 2015 roku, warto zwrócić uwagę, że Unia Europejska, a właściwie jej państwa członkowskie, tej zasady solidarności nie chciały przestrzegać. Zaznaczona została linia podziału pomiędzy państwami tak zwanymi frontowymi, czyli tymi, które przyjmują uchodźców, którym są państwami tak zwanego pierwszego kontaktu, czyli państwami, do których docierają uchodźcy, a zatem będą to przede wszystkim Włochy, Malta i w 2015 roku również Grecja, a także pozostałe państwa członkowskie, które nie mają bezpośredniej granicy zewnętrznej, w tym granicy morskiej Unii Europejskiej. Te państwa w mniejszym stopniu są zainteresowane realizacją wspólnej polityki azylowej i zasadą solidarności, a szczególna linia podziału została zaznaczona również między starymi i nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Kryzys migracyjny, z którym borykała się Unia Europejska, a w zasadzie boryka się nadal, ma swoje początki właśnie w wydarzeniach arabskiej wiosny z 2011 roku, czyli początek arabskiej wiosny. Przy czym w 2011 roku te napływy ludności z Afryki Północnej były jeszcze na tyle niewielkie, że nie można było wówczas mówić jeszcze o sytuacji kryzysowej. Dopiero kolejne lata i rok 2015 pokazały, że sytuacja przerosła Unię Europejską, że Unia Europejska i procedury, które zostały stworzone w ramach tworzonego od przełomu lat 90. i 2000. wspólnego europejskiego systemu azylowego są niewystarczające. A nasilenie tych przepływów migracyjnych związane było z pogarszającą się sytuacją i toczącą się wojną domową w Syrii. A co więcej, nieskuteczne okazały się mechanizmy kontroli napływu ludności z państw trzecich, a głównie przez Grecję. Tutaj to państwo w głównej mierze było obwiniane o brak kontroli granic zewnętrznych Unii Europejskiej, a jednak trudno winić całkowicie Grecję, czy tylko i wyłącznie zrzucać odpowiedzialność na to państwo z uwagi na charakter granicy tego państwa i liczne wyspy, które to państwo musi kontrolować i napływ ludności z regionu Bliskiego Wschodu właśnie tym szlakiem wschodnio-śródziemnomorskim był w zasadzie nie do opanowania przez to państwo. Oczywiście Grecja mogła wystąpić o wsparcie ze strony agencji unijnej Frontex. Wystąpiła faktycznie o takie wsparcie, jednak była krytykowana, że ta zgoda czy to wystąpienie było zbyt późne. A w 2015 roku Unia Europejska, zdając sobie sprawę z tego, że samodzielnie nie będzie w stanie na bazie istniejących rozwiązań instytucjonalnych i proceduralnych zwalczyć tego kryzysu migracyjnego, zaczęła szukać nowych rozwiązań. A w kwietniu 2015 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej wezwano Komisję Europejską do opracowania nowego programu w dziedzinie polityki migracyjnej i taki program faktycznie przez Komisję Europejską został przedstawiony w maju 2015 roku.
Komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany Europejski Program w zakresie migracji został podzielony na dwie części. Pierwsza część dotyczyła natychmiastowych inicjatyw walki z kryzysem, natomiast część druga była oparta o cztery filary zarządzania migracjami w przyszłości. A jeżeli chodzi o część pierwszą Europejskiego Programu w zakresie migracji, to Komisja Europejska zwróciła uwagę na konieczność prowadzenia przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie akcji poszukiwawczych i ratowniczych na Morzu Śródziemnym, tak aby ratować życie osób przybywających do Unii Europejskiej. Następnie zwrócono uwagę na konieczność walki z przemytem migrantów, a przedstawiono również wniosek w sprawie tymczasowego mechanizmu relokacji oraz stałego mechanizmu relokacji, co wzbudziło bardzo duże kontrowersje pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o część drugą Europejskiego Programu w zakresie migracji, miała ona dotyczyć działań, które miały być podjęte przez Unię Europejską już po zażegnaniu bieżącego kryzysu migracyjnego. A w części drugiej poświęcono uwagę m.in. ograniczeniu zachęt dla nielegalnych imigrantów, walce z przemytem ludźmi, utworzeniu skutecznego systemu powrotów, następnie rozszerzeniu kompetencji Frontexu, czy połączeniu polityki imigracyjnej z polityką rozwojową, tak aby zapobiegać pewnym sytuacjom kryzysowym zawczasu poprzez poprawę sytuacji w państwach trzecich, tak aby stymulować wzrost gospodarczy, poprawę bezpieczeństwa, a w tych państwach, by w ten sposób zniechęcać czy minimalizować zachęty do podejmowania migracji. Jeżeli chodzi o działania podjęte przez Unię Europejską w 2015 roku, bez wątpienia należy zwrócić uwagę na porozumienie, które zostało zawarte jesienią 2015 roku z Turcją. Turcja okazała się państwem kluczowym dla zażegnania kryzysu migracyjnego, a w każdym razie ograniczenia migracji poprzez ten szlak wschodni, śródziemnomorski. A pierwsze porozumienie dotyczyło działań, które Turcja miała podjąć poprzez uszczelnienie swoich granic, tak aby migranci nie przedostawali się na teren wysp greckich. Turcja zobowiązała się do ściślejszej kontroli swoich granic zewnętrznych, a także wód przybrzeżnych. A dzięki temu, a także dzięki już konkretnej umowie z marca 2016 roku, udało się ograniczyć napływ migrantów poprzez szlak wschodnio-śródziemnomorski. I tutaj statystyki w tym zakresie są imponujące z tego względu, że w 2015 roku, w październiku 2015 roku liczba migrantów przedostających się właśnie tą ścieżką wschodnio-śródziemnomorską wynosiła 215 tysięcy, natomiast w lutym, czyli po podpisaniu już tego pierwszego porozumienia z Turcją, liczba ta została ograniczona do niecałych 57 tysięcy. A zatem możemy uznać, że już to pierwsze porozumienie zawarte między Unią Europejską a Turcją przyniosło pozytywne rezultaty. 18 marca 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Unią Europejską a Turcją w sprawie współpracy w zwalczaniu kryzysu migracyjnego. Ta umowa była przez wielu krytykowana z tego względu, że dawała Turcji bardzo wiele korzyści. Między innymi zapowiadano zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli tureckich przybywających do Unii Europejskiej. A w zamian Turcja za te korzyści zobowiązywała się do dalszego uszczelnienia swoich granic, a także przyjmowania nielegalnych imigrantów, którzy dostaliby się na teren Wysp Greckich przez terytorium Turcji. Dodatkowo w ramach umowy zapewniono, że każdemu odesłaniu Syryjczyka z Wysp Greckich do Turcji będzie towarzyszyć przesiedlenie innego Syryjczyka z Turcji do Unii Europejskiej z uwzględnieniem ONZ-owskich kryteriów podatności na zagrożenia.
A co więcej, Turcja otrzymała zapewnienie wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej w wysokości 3 miliardów euro do końca 2018 roku. Umowa z Turcją przyniosła oczekiwane korzyści. Szlak wschodnio-śródziemnomorski został ograniczony. Jednak wydarzenia z lipca 2016 roku i próba zamachu stanu, a następnie represje polityczne, które spotkały osoby podejrzewane o przeprowadzenie czy próbę przeprowadzenia tego zamachu stanu, spowodowały, że relacje pomiędzy Unią Europejską a Ankarą pogorszyły się i kolejne miesiące pokazały, że relacje polityczne między Unią Europejską a Turcją nie są najlepsze. Niemniej sama umowa nadal była aktualna i była realizowana i jest realizowana po dzień dzisiejszy. A w ten sposób w dużej mierze udało się dzięki współpracy z Turcją ograniczyć kryzys migracyjny. Jednak ograniczenie samych napływów ludności do Unii Europejskiej nie oznaczało końca debaty na temat kryzysu migracyjnego. Debata rozpoczęta w 2015 roku trwa do dzisiaj i są prowadzone działania przez Komisję Europejską, przez Radę Unii Europejskiej, a także na najwyższym szczeblu politycznym, czyli Rady Europejskiej, jak w przyszłości zapobiegać i zarządzać kryzysami migracyjnymi. A jednym z najważniejszych wydarzeń z ostatnich tygodni w zakresie polityki migracyjnej jest spotkanie Rady Europejskiej z końca czerwca 2018 roku. Jednak zanim doszło do samego spotkania Rady Europejskiej i debaty na temat przyszłości polityki migracyjnej, miało miejsce kilka wydarzeń poprzedzających. 21 czerwca 2018 roku doszło do spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej. Tym razem było to spotkanie rozszerzone. W spotkaniu państw przywódców Grupy Wyszehradzkiej wziął udział również kanclerz Austrii, Sebastian Kurz. Było to spotkanie o tyle interesujące, że Austria w lipcu 2018 roku przejęła po Bułgarii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, a zatem w tym półroczu jest państwem, które kieruje pracami Rady Unii Europejskiej, ma znaczący wpływ na agendę polityczną Unii Europejskiej i projekty aktów prawnych, które są debatowane, a następnie przyjmowane w Unii Europejskiej. Ten szczyt Grupy Wyszehradzkiej plus Austria był o tyle istotny, że podczas tego szczytu państwa Grupy Wyszehradzkiej podjęły decyzję o nieprzyjęciu zaproszenia na spotkanie zwołane przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, spotkanie nieformalne poprzedzające oficjalne spotkanie Rady Europejskiej 28-29 czerwca, spotkanie poświęcone właśnie debacie na temat kryzysu migracyjnego. Polski premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej powiedział: nie bierzemy udziału w tym szczycie, ponieważ Polska nie należy do klubu przyjaciół relokacji. A zdanie wypowiedziane przez polskiego premiera podzielali przywódcy pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, Czech, Węgier i Słowacji. A jeżeli chodzi o sam tak zwany mini szczyt, czyli spotkanie poprzedzające oficjalne spotkanie Rady Europejskiej, odbyło się ono 24 czerwca, jak wspomniałam, na zaproszenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. W tym spotkaniu udział wzięło 16 przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej, a bez państw Grupy Wyszehradzkiej, ale w tym szczycie nie wzięły udział również Irlandia, Wielka Brytania, także państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, a nie wzięły udziału również Portugalia, Rumunia i Cypr. Zatem spotkanie 16 państw było poświęcone przygotowaniu samego już formalnego, oficjalnego spotkania Rady Europejskiej i wstępnej dyskusji i debacie na temat tego, jak w przyszłości polityka migracyjna Unii Europejskiej powinna wyglądać. Podczas tego spotkania, owego mini szczytu w sprawie migracji, zaznaczona została kwestia tzw. migracji pierwotnych i migracji wtórnych.
I tutaj też zaznaczyła się linia podziału między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dlatego że migracje pierwotne dotyczą przede wszystkim państw tych tak zwanych frontowych, czyli tych, które mają zewnętrzne granice Unii Europejskiej. Aktualnie za państwa frontowe w ramach aktualnego kryzysu migracyjnego uchodzą przede wszystkim Włochy i Malta, dzisiaj już w mniejszym stopniu Grecja. Natomiast jeżeli chodzi o migrację wtórną, to migracja wtórna dotyczy przede wszystkim państw zamożnych, tak zwanej starej Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, czyli państw, do których migranci po przybyciu do Unii Europejskiej chcą się dostać i tam na stałe osiedlić. I tutaj już widoczna jest różnica zdań pomiędzy państwami migracji pierwotnej i migracji wtórnej. Różne są ich priorytety, różne są również ich stanowiska w sprawie realizacji przyszłości polityki migracyjnej. A co istotne, w ramach mini szczytu, to z kolei wiemy z informacji nieoficjalnych i takiego przecieku do mediów, przecieku, do którego dotarła agencja Reutersa, nowy premier włoski Giuseppe Conte przedstawił 10-punktowy plan w zakresie polityki migracyjnej, plan, który chciałby, aby był przyjęty i realizowany przez całą Unię Europejską. A Włochy, z uwagi na właśnie ten fakt, że są państwem migracji pierwotnej i że przez bardzo długi czas borykały się i nadal borykają się z największą falą migracji, mają szczególny interes w tym, aby wprowadzić nowe, bardziej sprawiedliwe, bardziej solidarne zasady zarządzania polityką migracyjną. A jeżeli chodzi o kwestie przedstawione przez premiera włoskiego, ale tak jak zaznaczyłam, wiemy to z informacji nieoficjalnych, dlatego że ten dokument nigdy publicznie nie został opinii publicznej przedstawiony. Giuseppe Conte zaproponował, aby wprowadzić obowiązkowy mechanizm relokacji uchodźców, a zatem tutaj powracamy do propozycji przedstawionych w 2015 roku przez Komisję Europejską. Co więcej, premier Włoch zaproponował, aby połączyć wypełnianie tego obowiązku przyjmowania uchodźców w ramach mechanizmu stałej relokacji z karami finansowymi dla państw, które będą się temu mechanizmowi sprzeciwiać. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez agencję Reutersa, która dotarła do tego dokumentu, mowa była o tym, że premier Włoch zaproponował, aby między innymi obcinać fundusze europejskie państwom, które negują, czy też właśnie nie chcą wypełniać zobowiązań wynikających z mechanizmu relokacji. A co ważne, postanowienia mini szczytu w sprawie migracji z 24 czerwca w żaden sposób nie są wiążące, a zatem była to jedynie dyskusja na temat ewentualnych przyszłych rozwiązań w zakresie polityki migracyjnej i były przygotowaniem do faktycznej dyskusji podczas szczytu Rady Europejskiej z 28-29 czerwca 2018 roku. I do tego szczytu faktycznie doszło i w dniu 28 czerwca Rada Europejska już w pełnym składzie 28 szefów państw lub rządów państw członkowskich Unii Europejskiej debatowała na temat przyszłości polityki migracyjnej. A co ciekawe, podczas tego posiedzenia Rady Europejskiej z 28 czerwca 2018 roku doszło do dosyć dużych kontrowersji związanych z tym, że Włochy już, czy jeszcze przed posiedzeniem Rady Europejskiej zapowiedziały, że jeżeli ich propozycje przedstawione między innymi w tym 10-punktowym planie Giuseppe Contego z 24 czerwca 2018 roku nie zostaną przyjęte przez Radę Europejską,
Wówczas Włochy nie zgodzą się na przyjęcie konkluzji z szczytu Rady Europejskiej, a nieprzyjęcie konkluzji z szczytu Rady Europejskiej przez chociażby jedno państwo członkowskie oznaczałoby, że żadne postanowienia nie zostały przyjęte. I faktycznie wydawało się, że tak może się stać z tego względu, że po spotkaniu 28 czerwca nie odbyła się tradycyjna konferencja prasowa, w trakcie której zaprezentowano by wyniki spotkania Rady Europejskiej i konkluzje zostały przyjęte dopiero przedstawione następnego dnia. A stało się tak dzięki zabiegom dyplomatycznym m.in. szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który prowadząc rozmowy m.in. właśnie z szefem rządu włoskiego, a także przywódcami innych państw członkowskich, doprowadził do tego, że Włochy zmieniły swoje zdanie, uznając, że część postanowień przyjętych podczas szczytu Rady Europejskiej jest zgodna z ich programem. Jeżeli chodzi o konkretne decyzje, które zapadły podczas posiedzenia Rady Europejskiej właśnie w dniu 28 czerwca 2018 roku, to warto zwrócić uwagę na następujące kwestie. Rada Europejska uznała, że najważniejsze w tym momencie jest powstrzymanie przemytników działających głównie z terytorium Libii, a także niedopuszczenie do tworzenia się nowych szlaków przemytniczych morskich lub lądowych. A wskazanie na pierwszym miejscu Libii jako państwa, z terenu którego aktualnie przedostaje się największa liczba nielegalnych migrantów do Unii Europejskiej, pokazuje również pewną zmianę, która zaszła od 2015 roku. Dzisiaj problemem już nie jest szlak wschodnio-śródziemnomorski z Syrii przez terytorium Turcji na Wyspy Greckie, ponieważ dzięki umowie z 2016 roku z Turcją ten szlak migracyjny udało się uszczelnić. Dzisiaj głównym szlakiem migracyjnym wykorzystywanym właśnie przez siatki przemytnicze jest szlak środkowo-śródziemnomorski z terytorium Libii, ale także zaczynają pojawiać się problemy na szlaku zachodnio-śródziemnomorskim z terytorium Maroka do Hiszpanii. I na to właśnie zwraca uwagę Rada Europejska, mówiąc, że należy podjąć współpracę zarówno z Libią, jak również z Marokiem celem zwalczania grup przestępczych działających na terytorium tych państw, czy z terytorium tych państw, i należy podjąć współpracę ze służbami granicznymi tych państw, aby przeciwdziałać nielegalnym migracjom z tamtych terenów. Kolejne punkty zaznaczone w konkluzjach z Rady Europejskiej z 28 czerwca to kwestie związane z dalszą realizacją i wdrażaniem w życie kolejnych postanowień umowy z Turcją. A tutaj kluczowe znaczenie ma wprowadzenie w życie postanowienia dotyczącego readmisji. To są bardzo istotne kwestie. Readmisja, czyli możliwość odsyłania nielegalnego migranta na terytorium państwa, z którego on przybył na terytorium Unii Europejskiej, a zatem w gruncie rzeczy nie interesuje nas kraj pochodzenia tego migranta, jego obywatelstwo, tylko właśnie miejsce, z którego przybył na terytorium Unii Europejskiej. W tym zakresie tak istotna wydaje się być umowa o readmisji z Turcją, która będzie pozwalała na odsyłanie do tego państwa nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, głównie z Bliskiego Wschodu, którzy przedostają się do Unii Europejskiej przez terytorium Turcji. A Rada Europejska wskazała również na konieczność zacieśnienia współpracy z partnerami w regionie Bałkanów Zachodnich, z tego względu, że to jest niejako dalsza część szlaku wschodnio-śródziemnomorskiego, gdzie nielegalni migranci przedostający się na Wyspy Greckie z Turcji następnie migrują dalej w głąb Unii Europejskiej przez terytorium Bałkanów Zachodnich i tutaj Unia Europejska pragnie pogłębić współpracę z państwami Bałkanów Zachodnich, aby tym migracjom zapobiegać.
A z nowych elementów, które pojawiły się w konkluzjach Rady Europejskiej, czyli na które zgodzili się szefowie państw lub rządów w czerwcu 2018 roku, jest tworzenie regionalnych platform wysiadkowych. To jest absolutne nowum, które po raz pierwszy pojawia się, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysem migracyjnym. A regionalne platformy wysiadkowe miałyby powstawać we współpracy z państwami trzecimi i być nadzorowane przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, a także Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji. A międzynarodowe czy regionalne platformy wysiadkowe miałyby być organizowane również na terytorium państw trzecich, w tym w państwach Afryki Północnej. A miałyby to być ośrodki, w których przyjmowani byliby migranci, głównie z Afryki, zmierzający do Europy, ale chodzi o to, aby oni finalnie nie dostali się bezpośrednio do Europy, ale aby ich wnioski były rozpatrywane właśnie w tych regionalnych platformach wysiadkowych, gdzie na północy Afryki, w Maroku czy w Libii, a wstępnie te osoby byłyby poddawane weryfikacji i ustalany byłby ich status, a czy są osobami, którym można przyznać status uchodźcy i wówczas takie osoby byłyby wpuszczane na terytorium Unii Europejskiej, czy też nie, czy są zwykłymi migrantami zarobkowymi i wówczas ich pozycja byłaby zupełnie inna. Prawdopodobnie nie mogłyby liczyć na możliwość wjechania do Unii Europejskiej. A kolejną kwestią, która pojawiła się podczas spotkania Rady Europejskiej, była możliwość tworzenia centrów kontroli w państwach członkowskich. A centra kontroli miałyby być podobne troszeczkę do regionalnych platform wysiadkowych, przy czym miałyby być już organizowane na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej. Również miałyby być miejscami, w których dokonywano by selekcji migrantów przybywających do Unii Europejskiej i podziału na osoby, które są migrantami zarobkowymi, którym nie przynależy status uchodźcy i międzynarodowa ochrona prawna, i osoby, którym taka ochrona międzynarodowa się należy. Co więcej, zaznaczono, że centra kontroli w państwach członkowskich miałyby powstawać na zasadzie dobrowolności i nie mogłyby naruszać systemu dublińskiego. Jeżeli chodzi o centra kontroli, to one miałyby wspomagać system relokacji i przesiedleń również w Unii Europejskiej, tak aby po wstępnej weryfikacji w centrach kontroli możliwe było przesiedlanie czy właśnie relokacja osób, którym przyznano status uchodźcy bądź inną formę ochrony międzynarodowej zgodną z konwencją genewską czy protokołem nowojorskim. A inne kwestie poruszone w konkluzjach Rady Europejskiej z 28 czerwca 2018 roku nie są już tak szczegółowe, dotyczą między innymi szerszej współpracy z państwami Afryki. Unia Europejska zauważa, że główne szlaki migracyjne prowadzą właśnie z Afryki, stąd należy podjąć większy wysiłek poprawy sytuacji politycznej, gospodarczej w państwach afrykańskich, tak aby poprawić sytuację na miejscu w tych państwach, aby dzięki temu ograniczyć w przyszłości ruchy migracyjne. Unia Europejska zwraca uwagę, że należy podjąć współpracę instytucjonalną, strukturalną z Unią Afrykańską, która jest organizacją zrzeszającą wszystkie państwa kontynentu, i prowadzić dialog mający na celu bliższą współpracę, która prowadziłaby do polepszenia sytuacji materialnej w państwach afrykańskich. A w konkluzjach zwrócono uwagę, że należy wspierać poprawę ochrony zdrowia, poprawę systemu edukacji w państwach afrykańskich, dzięki czemu właśnie będzie możliwy wyższy wzrost gospodarczy.
Dzięki temu będzie możliwe również polepszenie sytuacji politycznej i wszystko to razem spowoduje, przynajmniej takie są tutaj nadzieje Unii Europejskiej, spowoduje mniejsze zainteresowanie migracjami do Unii Europejskiej. A kolejna kwestia, którą poruszono w konkluzjach Rady Europejskiej, to kwestia odnosząca się do negocjacji wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Rada Europejska sugeruje czy sygnalizuje, aby w ramach kolejnej perspektywy finansowej utworzyć specjalny zewnętrzny instrument zarządzania migracją, który miałby wspomagać wszystkie te działania wcześniej w konkluzjach wymienione. A co istotne, od 2015 roku, a szczególnie już od 2017 roku, trwają prace nad reformą wspólnego europejskiego systemu azylowego. A Komisja Europejska przedstawiła 7 wniosków legislacyjnych. Te wnioski legislacyjne dotyczą m.in. kwestii reformy systemu dublińskiego, a zatem rozporządzenia z 2013 roku w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o reformę wspólnego europejskiego systemu azylowego i wnioski legislacyjne Komisji Europejskiej w tej sprawie, to wzmocnienie systemu Eurodac. System Eurodac to jest system europejskiej daktyloskopii. Jest to system, który polega na pobieraniu odcisków palców od osób przybywających do Unii Europejskiej, ubiegających się o status uchodźcy. Chodzi o wzmocnienie tego systemu, uszczelnienie w przyszłości jego funkcjonowania. A kolejna kwestia dotyczy wzmocnienia czy też utworzenia prawdziwej, jak to jest w wielu dokumentach podkreślane, Agencji Wsparcia w Dziedzinie Azylu. A od 2010 roku istnieje Europejski Urząd Wsparcia w Dziedzinie Azylu. I Komisja Europejska postuluje, zresztą nie tylko Komisja Europejska, instytucje unijne postulują wzmocnienie tej właśnie agencji unijnej, nadanie jej nowych kompetencji, tak aby faktycznie była ona w stanie nie tylko wspierać i wspomagać państwa członkowskie w zakresie zwalczania kryzysów migracyjnych, ale również skutecznie tymi kryzysami migracyjnymi zarządzać. A inne propozycje reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego dotyczą zmian regulacji w zakresie procedur azylowych, w tym regulacji dotyczących przyznawania statusu uchodźcy, a następnie również tego, jakie prawa osobom, którym taki status jest przyznany, jakie prawa przysługują tym osobom na terenie Unii Europejskiej. I chyba najbardziej kontrowersyjna kwestia w ramach reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, a mianowicie stworzenie stałego unijnego systemu przesiedleń, czyli coś, co miałoby wypełniać postanowienia artykułu 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli tę zasadę solidarności i wspólnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności finansowej za zarządzanie migracjami i zarządzanie w przyszłości kryzysami uchodźczymi. A jeżeli chodzi o aktualny stan przygotowań do reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, to sprawozdanie w tej sprawie postępów ma być przedstawione podczas październikowego szczytu Rady Europejskiej, gdzie prezydencja austriacka ma zdać szczegółową relację na temat tego, na jakim etapie prace nad reformą systemu azylowego aktualnie są. Unia Europejska zdaje sobie sprawę z tego, że w państwach Afryki, w tym Afryki Północnej, ale również Afryki Subsaharyjskiej, mamy do czynienia z bardzo dużym przyrostem naturalnym i ograniczonymi
zasobami. W związku z tym w przyszłości tego typu kryzysy migracyjne, z jakimi Unia Europejska dzisiaj się boryka, będą się powtarzać. I wszystkie działania Unii Europejskiej podejmowane od 2015 roku mają na celu ograniczenie w przyszłości tych napływów migracyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne działania, które Unia Europejska już teraz podejmowałaby celem zapobieżenia takim sytuacjom, a to przede wszystkim kierowanie pomocy rozwojowej do państw Afryki Północnej, państw objętych południowym wymiarem europejskiej polityki sąsiedztwa, a pomocy rozwojowej, która ma na celu wsparcie rozwoju gospodarczego w tych państwach, kreowanie nowych miejsc pracy. To odbywa się między innymi poprzez transfer technologii, ale również poprzez programy mające na celu podniesienie poziomu edukacji. A między innymi są to programy, które aktywizują zawodowo również kobiety, ale również programy, które pozwalają młodym osobom z tamtych regionów na zdobywanie doświadczeń w Unii Europejskiej. A tutaj dosyć ciekawa jest kwestia różnic demograficznych pomiędzy Unią Europejską a państwami sąsiedzkimi Unii Europejskiej. A Unia Europejska odnotowuje ujemny przyrost naturalny i zgodnie z różnymi prognozami, między innymi przedstawianymi przez Eurostat czy Komisję Europejską, w 2050 roku na rynku pracy w Unii Europejskiej będzie brakowało 50 milionów pracowników, a zatem tutaj ta presja migracyjna ze strony państw Afryki Północnej wcale nie musi oznaczać dla Unii Europejskiej czegoś złego. Jeżeli Unia Europejska już dzisiaj podejmie odpowiednie działania mające na celu poprawę edukacji, poprawę szkoleń zawodowych w państwach Afryki Północnej, to w przyszłości nasz rynek pracy będzie mógł z tego skorzystać. Zjawisko, które jest znane jako brain drain, prawda? Czyli ten drenaż mózgów, a być może nie do końca tutaj dokładnie z tym mamy do czynienia, niemniej jest to zauważalne. Osoby lepiej wykształcone, czyli jednostki takie bardziej przedsiębiorcze, ludzie młodzi, wykształceni, z określonymi kwalifikacjami zawodowymi, a nawet jeżeli u siebie na miejscu, w państwach Afryki Północnej czy głębiej Afryki Subsaharyjskiej, nawet jeżeli tam są w stanie znaleźć pracę, to zawsze mają poczucie, że gdzie indziej, czyli przede wszystkim w Europie, będą mogły liczyć na wyższe zarobki i wyższy standard życia, stąd też podejmują ten trud migracji i przybywają do Unii Europejskiej. Ale właśnie w kontekście tego, o czym wspomniałam, czyli naszej słabej pozycji demograficznej, naszej, czyli Unii Europejskiej, a pogłębiającego się kryzysu demograficznego, a być może jest to jakieś rozwiązanie, jeżeli chodzi o potrzeby rynku pracy Unii Europejskiej w przyszłości. A na ile jest to korzystne dla Unii Europejskiej również pod względem naszej europejskiej tożsamości, naszej europejskiej kultury, trudno to ocenić. Jeżeli w bezpośrednim, a może nawet nie całkiem bezpośrednim, ale otoczeniu Unii Europejskiej wydarzy się kolejny kryzys w postaci wojny domowej, przewrotu politycznego bądź katastrofy naturalnej na dużą skalę, to jak najbardziej możemy się spodziewać kolejnego kryzysu migracyjnego. Chciałam podkreślić, że migracje zawsze były, że Unia Europejska, odkąd istnieje, zawsze doświadczała zjawiska migracji. I też czasem były to migracje na dużą skalę, jak na przykład na początku lat 90. w okresie wojen bałkańskich.
a też do Unii Europejskiej napłynęły setki tysięcy uchodźców właśnie z tamtego regionu. A dzisiaj już o tym nie pamiętamy. Być może była to sytuacja inna, byli to obywatele mimo wszystko państw europejskich, stąd być może łatwiej było ich przyjąć i asymilować. Zresztą po zakończeniu działań wojennych na Bałkanach duża część tych uchodźców wróciła do swoich domów. Natomiast jeżeli chodzi o kryzys, bo tak jak wspomniałam, a migracje były, są i będą, tylko kwestia skali. A jaką przyjmiemy tutaj liczbę, jako liczbę taką naturalną do przyjęcia i zaakceptowania? Czy to będzie na przykład 100 tysięcy osób rocznie, czy 500 000 rocznie, a czy właśnie powyżej 1 000 000 rocznie uznajemy już za sytuację kryzysową? A trudno tutaj wyrokować, kiedy nastąpi kolejna tak duża fala migracji. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji w bezpośrednim otoczeniu Unii Europejskiej, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Kolejnym obliczem kryzysu migracyjnego jest właśnie to, co później z tymi osobami, które już przybędą do Europy i które otrzymają prawo pobytu na terenie Unii Europejskiej, co się z nimi dzieje, jakie są ich losy. A są to osoby, które często nie znają żadnego języka państwa, do którego przybywają. A są to osoby, których kwalifikacje zawodowe są często odmienne od potrzeb europejskiego rynku pracy. A nawet jeżeli są to osoby wykształcone, to często pojawia się problem uznania ich kwalifikacji zawodowych na europejskim rynku pracy. W związku z tym odsetek osób przybywających do Unii Europejskiej, które są w stanie od razu podjąć pracę, jest niewielki i szacuje się, że wynosi około 10%. Natomiast pozostałe 90% są to osoby, które w pierwszym okresie swojego pobytu na terytorium Unii Europejskiej muszą korzystać z opieki ze strony państwa przyjmującego. Opieka ta polega m.in. na kursach języka, kursach kwalifikacji zawodowych czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo w ogóle zdobywania jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. A zatem w pierwszym okresie te osoby z punktu widzenia rynku pracy nie stanowią wartości dodanej, ale z czasem, przy czym jest to na razie okres zbyt krótki od 2015 roku, aby tutaj takie oceny jednoznaczne formułować, a być może z czasem te osoby będą w stanie włączyć się w europejski rynek pracy i podjąć pracę. Jeżeli chodzi o kwestię asymilacji, to tutaj coraz rzadziej Unia Europejska posługuje się tym terminem i odchodzimy od właśnie stosowania tego terminu. A dzisiaj częściej mówimy o integracji, o polityce integracyjnej, z tego względu, że asymilacja zakładała pewne wykorzenienie, jeżeli chodzi o swoją tradycje, kulturę, religię. Natomiast integracja zakłada, że osoby przybywające do Unii Europejskiej mogą, czy powinny nawet, zachować pewne elementy swojej kultury, tożsamości, powinny ją kultywować, pielęgnować, przy czym oczywiście zgodnie z poszanowaniem norm i zasad obowiązujących w Unii Europejskiej, a konkretnie w państwach, na terenie których te osoby decydują się zamieszkać. Jeżeli chodzi o kwestię właśnie takiej selekcji migrantów na tych lepiej wykształconych, gorzej wykształconych, tych, którzy mogą być przydatni z punktu widzenia rynku pracy i tych, którzy takich nadziei nie rokują, to oficjalnie oczywiście o tym się nie mówi. Natomiast nie jest wykluczone, że faktycznie taka motywacja mogła niektórym państwom członkowskim przyświecać, jednak trudno znaleźć tutaj konkretne dane potwierdzające tę tezę.